Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, dzisiaj będziemy robić zadanie Krwawe Puchary. Brzmi znajomo, prawda? No oczywiście, że brzmi znajomo. Kojarzymy zadanko z podstawowego Gothica dwójeczki i z Nocy Kruka. Ja sobie rozpisałam, gdzie możemy znaleźć pucharki. To znaczy, sobie zrobiłam zdjęcie i mamy tak: dom sędziego, dom Lariusa, dom Fernando, dom Valentino, dom Boltana. Boltan to jest gość, który handluje ubraniami, oraz Ulemara. Jeden krwawy kielich mamy i wydaje mi się, że to był ten od Valentino. Zobaczmy, bo tutaj mamy sędziego przede wszystkim. Także zacznijmy od niego, myślę. Tylko, że jego tutaj teraz nie ma. A ja chyba nie mam kluczyka, co? Chyba, że mamy kluczyk. Dobre pytanie. W sumie możemy zerknąć. Możliwe, że sędzinę już okradaliśmy i że mamy. Ale tego akurat nie jestem niestety pewna. Mamy? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Nie mamy. To w takim razie idziemy szybko poszukać sędziego. Sędzia powinien siedzieć tutaj. Zapewne. On tutaj lubi siedzieć sobie i gawędzić. Oczywiście się opierdzielać, mówiąc wprost. Jest Larius, jest sędzia. Ukradnijmy w takim razie obojgu kluczem. Bardzo trudno będzie ukraść. No nie wydaje mi się. Ładnie, pięknie. Skrzynia Lariusa jest tutaj, czyli wypadałoby panów okraść, a na pewno, czy okraść, Jezu, uśpić. Na pewno Lariusa by wypadało uśpić, bo on tutaj na mnie się po prostu wprost patrzy. Więc wykorzystajmy zwój snu. Nie ma co na razie aktualnie czekać, szczerze mówiąc. Czy ja mam sen jeszcze? Mam jeden sen. No dobrze, no ale widzę, że on ma chyba odporność niestety. Tak czy siak. No i niestety mam rację, czyli u niego tutaj to niestety nie zadziałam. Możemy w takim razie skorzystać z okazji i udać się najpierw po kufer sędziego, bo chwilowo tam nikt za bardzo nie pilnuje. Znaczy jest strażnik miejski. Jest jakaś tam służka, ale w sumie oni praktycznie nic nie widzą, wydaje mi się. Więc ukradnijmy sobie wszystko. Dobra, do Lariusa trzeba pamiętać, że trzeba iść. Mamy jeszcze typa tutaj, który handluje rzeczami. Dzień dobry, czy ty jesteś u siebie? Jesteś, Boltar. Ukraść kluczyk. Klucz Boltara. No i tutaj po prostu pewnie możemy sobie luźno wejść. Ja tutaj nawet już wchodziłam. Czy ona się popluła, bo ja tutaj wlazłam? Chyba tak. Czyli też będziemy musieli odczekać do północy sobie. Stój. Co tu robisz? Już sobie idę. A ten strażnik widzę, że dalej będzie mi przeszkadzał w życiu. Możemy sobie przygarnąć chatę Salandrilla, wydaje mi się, bo on już nie istnieje w tym mieście. Został oczywiście w klasztorze. Albo jednak nie, albo jednak wrócił. Dobra, nie, no fajnie. W sensie przed chwilą chłopa zjechałam, Wynocha z mojego łóżka! że jego już tu nie ma, a on ma takie: przepraszam, gdzie ty kurwa jesteś? Nie, no dobra, nieważne. To było nawet zabawne, musicie przyznać. Nie, chłopa już nie ma, wywaliło go z kapci. Tak to ta. No nie blokuj się, idź spać. Cholera jasna jedna. Robimy iksik i wchodzimy szybko. O, nawet chyba nie muszę iść na górę, bo kufer jest tutaj? Nie, na pewno nie. Jak mam kluczyk Boltara, to. To nie będzie takie proste. Śpicie, mam nadzieję. Dobra, śpicie. Se zabiorę wszystko. Zróbmy zapisik. Nie widzę kuferka żadnego. Okej, jednak widzę. Jest zamknięty? Tak jest. Mamy krwawy kielich.
Dobra, wypadamy stąd. Tu są jeszcze jakieś złote... Chociaż zaraz. Dobra, no niech będzie. Jeszcze pulpicik możemy przeczytać na szybko i wypadamy. Co my tu mamy? Oszczędzaj na podatkach. Lucretius z Geldern. Bardzo fajnie, może mi się to kiedyś przyda. Dobra, mamy od sędziego, od Fernando. No to tam był ten strażnik. Pytanie, czy on tam dalej jest. Możliwe, że jest. Zobaczymy, to się akurat okaże. Tutaj widzę, że jakiś obywatel, kurna. Okej, ten strażnik cały czas tu jest. Więc jeżeli chcemy się dostać tam, to potrzebujemy... Wiadomo, co zrobić. Ale jeszcze się upewnię, czy ja na pewno wzięłam od Valentina. Dobre pytanie. Czy to jest w ogóle ta chata? Chyba nie. To jest kufer inny. Nie ten, który Valentino ma domek, bo Valentino ma domek tutaj i widzę, że ja od Valentino jednak nie wzięłam. Czyli chyba wzięliśmy od Fernando jednak. Bo tutaj by w takim wypadku było, wiecie. Stara zbro... No, to było głupie bardzo. A ta zbroja się teraz gdzie zrespiła z powrotem? Troszkę rozwaliliśmy system. Wyrzuć to. Super. Wypadamy stąd jednak. Dzień dobry, Wambo. Widzę, że ty masz to... Mambo Jumbo w ogóle. Cię to interesuje. Dobra, ale skrzynia Lariusa. To jest to, czego potrzebuję. Mam nadzieję, że on tu już nie siedzi, nie? Dobrze, ładnie. Dobra, został nam Lemar i Fernando. Hata Fernando to była ta, gdzie... Albo wiecie co, nie? Tak na szybko, ale mi się wydaje, że Fernanda Hata to była akurat tamta. A może i nie? Nie, to jest Fernando, dzień dobry. Dawaj kluczyk. Bardzo ładnie. I idziecie spać? Nie, muszę tutaj wejść po cichutku. No akurat ty tu musiałaś przyjść, laska. Nie rób mi takich rzeczy. Ona chyba na szczęście nic nie zauważyła. To jest szybka akcja. Nie chcemy marnować za dużo czasu na to, prawda? No oczywiście, że prawda. Skrzynia Fernando. Dziękuję bardzo, zabieram wszystko. I został nam... no, możemy się nawet tepnąć. Lemar. No to Lemar jest w dolnej dzielnicy znowu. Będziemy mieli lepiej iść tędy. Dzień dobry. Widzę, że mamy nawet szczęście, bo on śpi. Skrzynia Lemara, tylko że gorzej, że ja go nie okradałam. No właśnie. Zróbmy tak. Siema. Dawaj klucz. I ja spadam. Nie przeszkadzam wam w spaniu. Ja poczekam, że wy zaśniecie z powrotem. Już śpicie? Chyba tak. Szybka akcja. Wybywamy. Super. I teraz na szybciocha sprawdzamy, ile mamy kielichów. Powinnam mieć ich 6. Złoty puchar to nie jest to. Mam ich aż 8. To nie te puchary. Mamy krwawe kielichy w ilości 6. Komu to miałam oddać? Wayne'owi. To lecimy do Wayne'a. U przemytników też się możemy chyba tam przekimać najwyżej, więc... Zresztą możemy się przekimać u Xardasa. Także to jest też bardzo dobry plan. Myślę, że bardzo owocnie. Kurde, fajnie. Powiem wam, że znowu nabieram takiej pewności troszeczkę, jeżeli chodzi o granie, bo zauważam sobie faktycznie, że fajnie się gra. Chociaż nie powiem, gdzie ja się teleportuję. Nie wiem, nie teleportuj się, gościu. Czuję trochę taki przesyt momentami, to znaczy zauważyłam, że jak na początku grałam dłuższy czas, to nie czułam zmęczenia, a teraz kiedy nagram na przykład, nie wiem, 3 odcinki w ciągu dnia,
To bardzo dobrze mi robi przerwa parodniowa. Dużo bardziej odczuwam potrzebę zrobienia przerwy niż wcześniej. Wcześniej mogłam grać codziennie po 5 godzin i czułam się ok. No a teraz to jest coś w stylu, że mogę sobie zagrać właśnie na przykład z 2 godzinki dziennie albo coś w tym stylu. Albo właśnie tygodniowo na przykład 5 godzin. Bo też dużo czasu mi zajmuje montowanie tego, szczególnie jak właśnie nagrywam dla Was na zapas. To wtedy też montować muszę od razu. No i nie powiem, jak podczas montowania tak naprawdę muszę cały odcinek przejść od nowa, to tak jakbym już, wiecie, 2 godziny spędziła nad jednym filmem, łącznie mówiąc o nagraniu, o zmontowaniu, potem jeszcze muszę sobie zrobić tagi na YouTube'a do tego, wrzucić to. Dużo czasu mi to zajmuje strasznie w życiu. Dzień dobry, witam przemytników. Siemanko. Co do tych krwawych pucharów. Mam wszystkie 6 kielichów. Doskonała robota. Szef będzie zadowolony. Jestem pewien, że wkrótce z nim się poznasz. A kiedy to nastąpi? Nie wiem. Dowiesz się od Nagura w odpowiednim czasie. Masz dla mnie coś jeszcze do roboty? Nie. Możesz powiedzieć Nagurowi, że wszystko zostało zrobione. No i dobra, to pięknie. Wybywamy stąd. Do miasta Korinis. No i Nagur prawdopodobnie jest dalej w kanałach. Możemy szybko zerknąć, czy go tu nie ma, ale wątpię, no właśnie. On jest już teraz raczej w kanałach dosłownie na stałe. Także to akurat spoko. Bo jesteśmy w miarę szybko w stanie się dostać. Dzień dobry. I do Nagura. Zobaczmy. Co nowego? Jestem. Wszystko zrobione. Bardzo dobrze. Szefowi się to spodoba. Nawiasem mówiąc, nasz paseje sprzedał szkatułkę Lutero. Oto twoja cześć. Mogę coś dla ciebie zrobić. Ja, und jetzt kannst du beweisen, dass du einer von uns bist. Lord André soll vom Statthalter einen Brief erhalten haben, der sich auf unsere Gilde bezieht. So viel wir herausgefunden haben, muss sich dieser in seinen Wohnräumen in der Kaserne befinden. Der Boss will wissen, was da drin steht. Bring uns den Brief, am besten so schnell wie möglich. Wenn du erfolgreich bist, winken dir 200 Goldstücke Belohnung. Da bist du ja. Hast du den Brief? Tak. Gib ihn mir. Man scheint uns bisher nicht auf die Schliche gekommen zu sein. Sehr gut. Am besten bringst du den Brief wieder zurück, damit sein Verschwinden nicht auffällt. Danach erhältst du deine Belohnung von mir. Dobrze, że tu jesteś. Szef chce dziś odwiedzić naszych ludzi w jaskini i chce cię widzieć. Natychmiast ruszaj w drogę. Jeśli jeszcze go tam nie będzie, zapytaj Waina, kiedy przyjdzie. Ej, kurde, szybko. Czyli mam ten... tak, mamy odnieść ten list. Dobra, no to w takim razie szybko lecimy do koszar go odnieść. Miasto Korinis, koszary. Ja faktycznie zdobyłam ten list w którymś z ostatnich odcinków. Znaczy ostatnich, w sumie ja nie pamiętam, kiedy to już było, bo to było bardzo dawno temu. Także... W sumie, cóż, czy to miejsce było tutaj? Chyba nie, to był chyba ten kufer. Kufer André. Niestety nie pamiętam, w której to było skrzynce. Miejmy nadzieję, że to się zaliczy. List Brokara Amarny, notatka. To są na górę wiadomości stare. Gdzie my to mamy? Dobrze? Pytanie, czy to ten kuferek, ale wydaje mi się, że tak, bo tutaj też jest kufer, ale chyba nie ten. Zróbmy tak, że zrobimy save'a. Podejdziemy sobie jeszcze raz na szybko do Nagura, żeby tą nagrodę odebrać. Jak nie, to wrzucimy do tej drugiej skrzynki. Bo może też tak być, że to będzie ten drugi kufer, bo tam były drzwi zamknięte. Tak typowo na kluczy, który trzeba było od André ukraść. Więc możliwe, że to nie jest ten kufer.
Wiecie, ja nie chcę tutaj latać 300 razy, więc po prostu zrobimy to tak, że najwyżej się wczytamy tam, przemienimy skrzyneczkę i będzie git. Mogę oddać ci zadanko? No cóż, to byłoby wszystko. Gute Arbeit. Ich bin zufrieden mit dir. Hier ist deine Belohnung. Das war's. Mehr Aufträge habe ich zunächst nicht mehr für dich. Dobra. Jakbyście słyszeli jakieś dziwne dźwięki, to Damian trochę głośno tam w drugim pokoju się zachowuje, bo grał z kolegami z pracy sobie, są na wspólnym czacie na Discordzie i sobie grają. Także wiecie jak to jest, jak się założy słuchawki, czasami jesteśmy po prostu głusi. Dobra, bo okej. Teleportacja do wieży Xardasa i lecimy tam z powrotem. Wieża Xardupska. Tururum i z powrotem do jaskini przemytników. Ja aż sobie zobaczę tego kupca. Jak się okaże, że on miał teleport, to będzie mi naprawdę źle. Bo dam sobie ręce uciąć, że nie miał żadnego teleportera. Ale prawda jest taka, że ja już mało czego jestem pewna. Więc wolałabym być pewna. Ojejku, co tam się dzieje w tym drugim pokoju? Aż muszę chyba zaraz tam iść, jak się tam nie uspokoi. Matko, jakie bydło. Nie, no dobra, okropna jestem. Ale no, nie powiem. Powiem wam, że ten mikrofon, bardzo lubię tego Novoxa NCX, którego już mam od paru lat, ale on bardzo zbiera rzeczy w ogóle z otoczenia. Ojejku, upsi. Chrząszczyk. On bardzo zbiera rzeczy z otoczenia, co mnie mega denerwuje i nie da się go po prostu wykalibrować, żeby tego nie robił. Jakoś tak wyregulować, żeby było dobrze. Po prostu zbiera jak cholera i tyle. Chcę odebrać swoją nagrodę. Ma się rozumieć. Co wybierasz? Masz eliksir zręczności może? Kamienie szlachetne, pas zręczności, pierścień, eliksirki chyba, nie? Daj mi mikstury lecznicze. Szef chciał się tu ze mną spotkać. Gdzie on jest? Chcesz pogadać z szefem, więc się obróć. Buz, co ty tutaj robisz? Masz 3 próby, żeby zgadnąć. Rozumiem. Jesteś przywódcą przemytników Kholinis. So ist es. Ich muss sagen, dass du mich überrascht hast. Ich hielt dich für einen Spion von Lord André. Aber mein Informant teilte mir mit, dass du in Ordnung bist. Dlatego liczę na owocną współpracę. Mogę coś dla ciebie zrobić. Ja, das kannst du. Da ich dir jetzt Vertrauen schenke. Ich habe in unserem Versteck in der Kanalisation ein ehemaliges Mitglied von uns gefangen. Der Typ heißt Fingers. Ich will von ihm wissen, wo er sein Erz versteckt hat. Doch der Kerl ist stumm wie ein Fisch. Vielleicht kannst du mehr von ihm erfahren. Dlaczego ja? Nun, du bist ein Soldat des Königs. Vielleicht verrät er dir ja das Versteck. Wenn du ihm weismachst, dass du ihn befreien willst. Wenn er dir alles gesagt hat, kannst du ihn erledigen. Dobrze. Gut. Ich sehe, dass man dich auch zu so einem Auftrag gebrauchen kann. Hier ist der Schlüssel zum geheimen Raum in der Kanalisation. In dem Raum gibt es einen Eisenring. Wenn du ihn ziehst, öffnet sich ein Gang, der zu einem weiteren Raum führt. Auch in diesem Raum gibt es einen Eisenring, und zwar an einer Säule. Man sieht ihn aber nur, wenn man eine Fackel dabei hat, da der Raum sehr dunkel ist. Wenn du den zweiten Eisenring ziehst, öffnet sich ein Loch im Boden, wo du Fingers finden wirst. Kurde, nie spodziewałem się takiego wątku. Serio? Rączka z Gothica 1? No to nieźle. No to nieźle, dobra. To wiemy, że pochodnia jest tam wskazana jak najbardziej. Mam wrażenie, że chrypię bardzo. Moje gardło jest na wyczerpaniu. Także mogę brzmieć naprawdę źle. I chyba brzmię tak nie najlepiej. Trochę jak nie ja.
Tutaj mamy to wejście. Dzień dobry. Odpalamy od razu pochodnie, bo tutaj ma podobno nie być nic widać. No i troszkę potwierdzam, że mało widać. Pochodnia. Dzień dobry. Szczurki. Tak podejrzewałam, że tu będą szczury. Aż się sprzedawca węgla jakiś zainteresował mną. Siareczka, bardzo dużo siareczki. Co my tu mamy? Menzurki. Woda, tytonie, super. Kuferek. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. I jakieś tam pierdółki. I teraz tak, mamy klikać pierścienie, tak? Czy po prostu wystarczy... Muszę chyba sobie przeczytać dokładniej opis. W pokoju jest żelazny pierścień. Jeśli go pociągnę, otworzy się korytarz prowadzący do kolejnego przejścia. Ja jestem ślepa dziążka i ja nie widzę. Pierścień. No ja rozumiem, ale tutaj są takie dziadowskie te pierścienie, że tu nic, kurna, nie widać. Ludzie, drodzy. Kto to wymyślił? One są tylko nadrukowane, cholera, no. To ma się pewnie otworzyć. Ja jestem ślepa. Dobra, bo tu są te drzwi, nie? Żeśmy otworzyli sobie. Zajebiście, tam jest jakiś kufer. Pewnie ten kufer André. Tu są ciągutki, ale... O, tu jest pierścionek. I tak jak czułam, tu się otworzyło. No i jest tutaj dosyć... zatrute strzały. Ciemno. Saletra. Winogronka. Pędzelek do malowania. A po co mi to jest? Ja nie wiem. Kuferek otworzyłam. Pierwsza mapa widzącego. Widzący pierwszy list. No i to jest wątek też, który trzeba będzie rozpocząć. I już chyba wiem, o co chodziło z tymi kuferkami porozpieprzanymi po całym Korinis na nowych terenach. Chyba właśnie o to chodziło. O te listy. Torba z grotami strzał. Ok. Najpierw sobie to pozbieram standardowo. Skoro robimy na razie wątek gildii złodziei, to go róbmy. Na kolumnie miała być ciągutka, tak? No to gdzieś tutaj... To jest przecież kolumna. O, tu jest też kolumna. Dobra, czyli chodziło o tą. O kurde, wejście w podłodze normalnie? Oż ty, nie spodziewałam się wejścia w podłodze. Dobra, otwórzmy kufer. Prawo, lewo, prawo, lewo. To było proste. Odzież kowala i złoto. Ciekawe. Wiecie co? Na razie tych listów nie będziemy czytać. Zrobimy tutaj ten wątek do końca. Zobaczymy, jak, gdzie on nas zaprowadzi. O, siemano, rączka. Nie spodziewałam się ciebie bardzo tutaj. Dawaj rzeczy. Kim jesteś? Nazywam się Rączka. Co tu porabiasz? Zamknij mnie tutaj. Wydostań mnie. Po prostu nie mogę już tego znieść. Kto cię zamknął? Bardzo żałosny łajdak, któremu nie powinienem był ufać. A dokładniej można. Może. Kim jesteś i co tu robisz? Jestem paladynem króla i walczę z gildią złodziei. Paladyn. I walczysz przeciwko gildii złodziei. Tak. A teraz mów, dlaczego zostałeś zamknięty? Ja. Tak. Mów. Ja dostałem w głowę i... Kiedy się obudziłem, nagle tu byłem. I dlaczego zostałeś zamknięty? Tak, prawdopodobnie, żeby mnie okraść. Wtedy musieliby po prostu opróżnić ci kieszenie, nie zamykać. Cóż, może chcieli mnie szantażować. Przestań kłamać. Wiesz, co myślę. Co, ty też należysz do gildii złodziei i jakiegoś powodu zostałeś zamknięty przez swoich kumpli. Cholera, ja. Kłamanie jest bezcelowe. Lepiej powiedz mi prawdę, albo tylko pogorszysz swoją sytuację. O co ci chodzi?
Jesteś członkiem gildii złodziei. Tak. Ale nie było mnie w mieście przez wiele lat po tym, jak zostałem złapany i zabrany do kolonii karnej. Dopiero po upadku bariery mogłem wrócić. Miałem nadzieję, że znajdę Kasię, ale dowiedziałem się od Nagura, że nie żyje i teraz Buz zarządza gildią. Odkąd paladyni pojawili się w Khorinis, nie mogłem odważyć się pójść do Booza w górnym mieście, więc poprosiłem Nagura o przekazanie mu wiadomości ode mnie. Wtedy Buz dał mi znać, że spotkamy się w kanałach. Przyszedł i powiedziałem mu, czego doświadczyłem w kolonii górniczej. Poprosiłem go również o moją część łupu, który wtedy ukryliśmy. Znałem dobrze tego chciwego psa i pomyślałem, że odmówi mi zdobycia. Ale zamiast tego okazał się przyjacielski, wyrozumiały i był gotów dać mi moją część. To powinno wzbudzić we mnie podejrzenia, ale prawdopodobnie byłem zbyt zaskoczony jego zachowaniem. W każdym razie śledziłem go do tego miejsca, ponieważ powiedział mi, że łup jest tutaj ukryty. I co, był tu łup? Nie. Dostałem w głowę i obudziłem się w tej dziurze. Dlaczego Buz utrzymywał cię przy życiu? Powiedziałem mu przed szwytaniem, że ukryłem dużo rudy w górniczej dolinie. Obiecał mi wolność, jeśli mu powiem, gdzie jest ukryta. Ale nic mu nie powiedziałem. Nie ufałem mu. Więc powiedz mi. Nein. Teraz powiesz mi, co chcę wiedzieć, w przeciwnym razie marnie skończysz. Myślisz, że się ciebie boję? Spróbuj. O kurde, rączka ma normalnie broń? Dobra, bo ja wiecie co? Miecz bojowy. Co masz w środku? Dużo rzeczy. Plan zamku. Dużo masz kluczy, stary. Bo ja właśnie, wiecie, chciałam odpalić solucję, co ja mam z nim zrobić, bo podobno są dwie opcje, że podobno możemy go zabić, a możemy mu pomóc uciec. I chciałabym to zweryfikować. On tam oczywiście będzie na mnie pluł. Także... zobaczmy. Cholera, moje kości. No i co, i to tyle, przepraszam? Zwróć się do rączki, zaraz zobaczymy. Z rączki do rączki, jak to mówią. Nie, nie zrobię tego. Cholera. Mam naprawdę złą passę. Chwila. No i tyle. Pomiędzy złodziejami. No i niestety, czy tego chcę, czy nie. Teraz możemy mu to wziąć. No niestety. Tak... nie czuję się w 100% dobrze z tą decyzją, ale całej gildii też nie chcę mieć przeciwko sobie. Po prostu. Zrobiłam zapis na wszelki wypadek przed tym, także zobaczymy, jaka teraz będzie reakcja Buza i co ja z tego będę miała po prostu. Bo jak na razie to w chuj jest mi przykro. Mapę jeszcze możemy otworzyć oczywiście. No i zobaczymy. No nie wiem, ale rączka i tak by nie miał dla mnie żadnego questa. A szczerze, ja nie potrzebuję osoby, która będzie ode mnie kupowała złote rzeczy. Bo my mamy złota od cholery. Ojejku, jednak Halvorowi możemy dalej sprzedawać. Więc... w sensie tam jest ten limit do 3000. No ale czy ja potrzebuję więcej? Chyba nie potrzebuję. Dla mnie jest to i tak wystarczające. Witam. Ja was ist. Hat Fink... tak. Verdammt! Aus der Traum. Aber da du deinen Auftrag ausgeführt hast, sollst du eine kleine Belohnung von mir erhalten. Mogę coś... Nein. No i dobra, i tutaj mamy tyle i mamy koniec wątku. Okej. No i co? I to jest tyle, tak? No tak.
No dobrze, to zajmijmy się tymi listami teraz. Mamy mapę, ale najpierw list. O widzący, podążasz moimi śladami, więc prawdopodobnie zostałeś wybrany, żeby mnie znaleźć. Chodź za mną, pokażę ci drogę. Nie pytaj, czego się spodziewać, nie pytaj, jaki jest cel. Zadaj sobie pytanie, czego szukać i co chcesz w końcu znaleźć. Dróżka prowadzi w góry. Na mojej mapie widnieje krzyżyk, znajdziesz tam więcej, widzący. Pierwsza mapa. Okej. To jest tutaj niedaleko nas, szczerze mówiąc. Jest wieżak Sardasa, jest jeziorko. Tylko pytanie teraz brzmi... Jak to miejsce... Czy to będzie to z tym cieniostworem? Tylko, że ja nie mam... Nie, no dobra, mam kluczyk przecież. Zaraz, zaraz, mamy kluczyk. Wszystko fajnie, tylko musimy przebiec obok tych typów w takim stroju, tym włóczęgi, bo inaczej dostaniemy w łeb. Rozerwę cię na kawałki. A dlaczego oni mnie biją? Nie mam pojęcia. Ale tu jest kuferek. Możemy go otworzyć. Widzący i druga mapa. Okej. Zobaczmy. List. O widzący, nie bałeś się niebezpieczeństw i nadal mnie szukasz. To dobrze, podążaj za mną pewnie, a osiągniesz swój cel. Twoja podróż nie będzie daremna, a twoje starania zostaną nagrodzone. Uwierz mojemu słowu, bo jestem widzącym. Nie pytaj, co to znaczy, znajdziesz odpowiedzi. Na tej mapie widnieje krzyżyk. Idź tam, a znajdziesz więcej. Widzący. Druga mapa. Koło klasztoru. Dobra, klasztor magów ognia. Chociaż szczerze, bym się do gospody tepła. Nie, do klasztoru. Chociaż zaraz. Nie. To by dobrze było zrobić w sumie tutaj chyba, gdzie jesteśmy. Nie, ja wiem gdzie. Na północ Korinis. I tutaj, gdzie my teraz jesteśmy. Tutaj, tak jest. I teraz. Jak przejdziemy sobie tędy. Czy to będzie tam w tych górach? Nie. Ale przejście tędy to będzie dobry pomysł. Coś mi się wydaje. No prawie, bo poszukiwacze będą mnie wkurzać. Ojoj, tamten też nie widzi. To bardzo niedobrze akurat. Dobra, może dam radę. Dobra, dam. Nie zaatakował mnie. Mapka. Jak pójdziemy tędy, to gdzie dojdziemy? Do góry. Potrzebuję się tam. No właśnie, przychodzi mi na myśl to przejście tutaj. Tylko tu trzeba umieć wejść. O, właśnie tędy. Tu są nawet jacyś przeciwnicy na górze. Borsuczki. Ojejku, nawet mnie tutaj nie było, ale jest kuferek. Dobranoc. O, jak uroczo. Kolejny poziom. Jest kufer. Dobrze, zobaczmy. Widzący, część trzecia. Najpierw list, później mapa.
O widzące, znalazłeś także tę notatkę, której strzegł kilka nieszkodliwych borsuków. Po prostu podążaj za mną pewnie, osiągniesz swój cel. Następni strażnicy nie są tak nieszkodliwi, ale jestem pewny, że poradzisz sobie z wszystkimi niebezpieczeństwami. Następna dróżka prowadzi z powrotem w góry. Na mapie znów znajdziesz krzyżyk, tam pójdziesz dalej. Widzące. O cholera jasna. Wieża Dextera. Kurde, wiem gdzie to jest, tylko jakby się tam znowu dostać z powrotem. Najszybciej. Wysepka gospoda. Obóz na farmie. No to jest tam w okolicy chyba Gilberta, nie? Tak bym chyba powiedziała, że to jest w okolicy Gilberta. Okolice Sagity. Możemy zrobić tak, obóz na farmie Onara. Kurde, nie chodziło mi o ten obóz. Ale w sumie tędy, może byśmy się wspięli na górę. Może by mi to nawet tutaj pomogło w tym wypadku. Szczególnie, że te skały wyglądają tak, jakby mi miały to ułatwić. Albo i nie. Kurde, no ja bym spróbowała jakoś tędy wejść, nie? Tylko kurde, ja tutaj się non stop odbijam od kamienia. Jednego, drugiego, pięćdziesiątego. O, właśnie w ten sposób. Tylko... Kurde, będzie ciężko. Tam jest. Ała, debilu. No, myśmy tutaj... Nawet tak... Bym powiedziała trochę, żeśmy tu byli. Znaczy, ja tu byłam, w sumie. Ja pierdzielę, umiesz ty wskoczyć normalnie, chłopie? Ja pierdzielę, jaki to jest dramat. Kurde, niby... się da, a się nie da. O nie. Zaraz się zatnę tutaj. Nosy wykrakałam, halo. Niedobrze. Bardzo niedobrze. No niestety. Zrobimy już sobie tutaj po prostu F8 na górę. Zaraz użyjemy tego. O Jezus Maria, gdzie jestem? Dobrze, idę w ogóle? Nie, to jest przeciwną stronę. No, ale dobra, zróbmy już tak, że się przeczytujemy tam. Bo dobrze wiemy, gdzie trzeba iść. Byliśmy tam już wszędzie. A mi się już po prostu, wiecie, pomyliły trochę te drogi też. To było właśnie tutaj. Po tej stronie. Tutaj to gdzieś było? W tej okolicy? No tak mniej więcej tu. No właśnie tutaj. Myśmy tu wszędzie... Wszędzie byli. Więc pozwólcie, że naprawdę już nie będziemy się męczyć kolejny raz, żeby tutaj dotrzeć. Jezu, chłopie, zamknij to. Bo chcę wam zresztą pokazać, w którym to jest miejscu. To jest tutaj właśnie. Tędy. Tutaj całą tą drogą. Tutaj były gryfy. Tam był smoczy zębacz. Wiemy, gdzie jesteśmy, nie? Także wybaczcie, ale po prostu to już by było zbyt wiele dla mnie chyba. Jakbym tutaj miała drugi raz biec.
Dobra, mapę mamy, a tekstik też jest. O, widząc, odniosłeś sukces. Niestrudzenie podążasz za swoim celem. Czy czujesz, jak jesteśmy już złączeni? Po prostu idź dalej, a będziesz coraz bliżej celu. Na pewno już wiesz, dokąd prowadzi następna trasa. Tak, w góry. Na tej mapie także jest krzyżyk. Znajdziesz tam więcej, widzący. Pewnie to jest w tej części. Tak. Dobra. Tam akurat w miarę dobrze można się dostać... z północy Korinis. Bo tam akurat byliśmy. Też. Znaczy, gdzie my nie byliśmy, no dobra. A czy tędy dałoby się pewnie, ale my sobie wejdziemy tędy. Tutaj akurat się już z wami dostanę klasycznie. Nie będę cudowała. Klasycznie to znaczy po prostu biegnąc. Tylko tutaj trzeba będzie dobrze wejść. No właśnie, dobrze wejść, czyli nie tak. Tak czy inaczej tutaj też już tereny... O, bardziej tędy bym powiedziała wejść. Okej. I teraz tutaj... No i teraz tutaj mieliśmy bardzo dużo tych takich drzewców po drodze i w ogóle. Zaraz, wait. Tam? Oh, fuck my life. No tak. No w sumie racja, to było tutaj. Mamy kuferek. Piąty list. Nie ma mapy kolejnej. O widzący, przeżyłeś niebezpieczeństwa. Pokonałeś magiczne leśne golemy. W takim razie naprawdę jesteś godzien iść dalej. Podążaj ze mną do Jarkendaru, nieznanej krainy, o której dawno zapomniano, a droga tam prowadzi przez jaskinie, gdzie przebywają okropne ogry. Ale jesteś silny i pokonasz je. Położenia jaskini nie ma na mapie, ale jestem pewien, że znajdziesz to miejsce. Za wejściem do jaskini natkniesz się na mój kufer. Widzący. Za wejściem do jaskini, tak? No to weźmy się, tepnijmy do... No właśnie nie do jaskini ogrów, tylko... Bardziej mi chodziło, żeby się tepnąć... do kamiennego kręgu. No i tak, mieliśmy tutaj to miejsce. To było gdzieś tutaj. O, konkretniej tu. I to było tak, za wejściem, tak? Za wejściem do jaskini. Jest kuferek. Zobaczmy. Szósty list i piąta mapa. Jesteś naprawdę silny i teraz znajdziesz ostatnią notatkę. Niedługo także dotrzesz do celu. Na obszarze Jarkendaru jest sekret, który chcę ci ujawnić. Ta mapa przedstawia Dolinę Pradawnego Ludu. Udaj się we wskazane miejsce, a znajdziesz mnie, widzący. Mapa. Gdzie my cię mamy, stary? Widzę iksik. Zresztą ja dobrze wiem, o kogo chodzi. Chodzi oczywiście o tego Amenofisa, czy jak mu tam było. Amenofis? Chyba tak. Do jaskini ogrów na dół. Przechodzimy przez jaskinię. Tepniemy się do obozu piratów. A reszta już pójdzie jak spłatka. No i w kolejnym odcinku sobie zaczniemy ten wątek z widzącym. Zobaczymy, jak on się tutaj ujawnia oczywiście.
No i teraz bardzo ładnie do obozu piratów. Teraz weźmiemy się, rzucimy tutaj w teleporter. To był chyba Amenofis. Amenofis. Jakoś tak. Tutaj. Tu się widzę, ciała pojawiły. A my musimy zejść tędy bodajże. Tak jest. Tu się widzę wielkęda, że porespiło trochę dziadostwa. O kurde, smocze zębacze normalnie. Będziemy mieli dużo expa bardzo. Golemiarza to ja może nie chcę na razie. No i tutaj było gdzieś wejście. To prawda. No i mamy go, moi drodzy. Mamy go, a co za tym idzie, zakończymy sobie odcinek, moi drodzy, w tym miejscu. Ja Wam bardzo serdecznie już dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Kolejny odcinek. Kontynuować będziemy wątek z widzącym. Stoi tutaj przed nami Amenofis. Tutaj też już żeśmy chodzili. Co prawda nie mogliśmy tutaj nic zrobić w trzecim rozdziale, bo no wiadomo, byłam tutaj zbyt wcześnie. Natomiast teraz już myślę, że możemy zrobić naprawdę wiele. Także zobaczymy, jak nam tutaj to wszystko wyjdzie. Mam taką do Was prośbę, jeżeli ktoś z Was by wiedział, dlaczego nie mogę w Warancie przejść przez przełęcz, to byłabym bardzo wdzięczna. Albo jakby ktoś wiedział, jak mam to zrobić, bo nie mogę okraść Tartarona. A Tartaron ma klucz do tej wieży, która jest przy Isztar i ona się wtedy otworzy, ta wieża, za pomocą tego klucza, i tam w środku jest Wajcha, która otwiera przełęcz. I boję się, że trzeba będzie to zrobić na cheatach. Bo skoro ja nie mogę okraść właśnie tego gościa, to mamy trochę problem. Bo jak ja go nie okradnę, to nie przejdziemy przez przełęcz. A jak nie przejdziemy przez przełęcz, to nie będziemy mogli zrobić całego wątku z Warantem. Bo tak naprawdę my możemy już bardzo łatwo przejść do kolejnego rozdziału, dlatego że odnośnie tego grobowca, to w sumie nam dużo nie zostało. I do tego, żeby asasyni stali się wrodzy, a ja bym chciała najpierw przejść przez przełęcz, zanim oni staną się wrodzy, jakby w stosunku do mnie. Także jeżeli macie jakiś pomysł, to dajcie znać. Możliwe, że musimy ruszyć wątki w innych miejscach, czyli na przykład tutaj właśnie w Jarkendarze, żeby tam się zaktualizowały w Ashdodzie i tak dalej, bo z tego, co widziałam w solucji, lepiej jest zrobić właśnie to, co my teraz robimy, czyli gildię złodziei i wątek właśnie z widzącym przed kontynuowaniem tych wątków na Warancie. Bo tak jakby one się w pewnym momencie trochę też ze sobą łączą. Także jakbyście ewentualnie mieli jakiś pomysł, plan, ewentualnie najwyżej faktycznie za pomocą cheatów po prostu to zrobimy. Czyli, no wiecie sami. No niestety, ale może być tak, że tak trzeba będzie po prostu zrobić. Nie przedłużam już. Dziękuję Wam serdecznie i do kolejnych filmów. Cześć!